Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy kolejny piękny dzień tej wyprawy. Dzisiaj będziemy odwiedzać kilka bardzo fajnych miejsc przy Grand Canyonie. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zobaczcie, jaki mam piękny widok z mojego hotelu, tak to nazwijmy dzisiaj. Tutaj przede mną to jest Glen Canyon, a tam po prawej stronie, tak jak widzicie tą tamę, to tam znajduje się Lake Powell. Idealne miejsce. Pokażę wam trochę z zewnątrz, jak to wygląda. Proszę bardzo. Tak się śpi na Janusza. Dobra, wiecie co, ja tutaj sobie wszystko szybko poskładam, zjem jakieś śniadanie. Kupiłem coś takiego, nie wiem czy kiedyś widzieliście. To jest takie jedzenie, które samo się podgrzewa, tam jest taki pakiet w środku, on podgrzewa to jedzenie. Także ciekawy pomysł. To są hash browny z baconem i tam innymi rzeczami. Zobaczymy jak to smakuje. A jak nie, to pojedziemy gdzieś do jakiejś restauracji. Wiecie, nocka w tym jeepie to nie było to samo co apartament w Las Vegas, ale powiem wam, że to jest bardzo fajna opcja, jeżeli właśnie jeździcie tutaj po na przykład Arizonie, Utah czy Nevadzie, po prostu wziąć sobie większy samochód, kupić śpiwór w Walmarcie, tak jak ja kupiłem za 9 dolarów i macie gotowe spanie. Ale wynalazek z tym jedzeniem, zobaczcie, to się normalnie gotuje w tym opakowaniu, widzicie? Czyli tam teraz są dwa takie pakiety. W jednym jest jedzenie, w drugim jest coś, co podgrzewa to. I w tej torbie jest wlana woda i to normalnie gotuje tą wodę. Wygląda tak jakby miało padać, ale chyba przejdzie. Ta chmura nie jest jakaś duża. Ale chciałem wam pokazać, że właśnie zbliżam się do Monument Valley. Tak jak widzicie właśnie za mną. Jest pierwsza z tych gór. Tam jest jeszcze następna. Mam około jeszcze pół godziny do takiego głównego miejsca. I mam nadzieję, że ta chmura sobie po prostu gdzieś pójdzie. Wiecie co? Chciałbym mieć tutaj kamerę po prostu w oczach, bo tutaj jest tyle pięknych widoków, że to jest naprawdę ciężko pokazać na kamerze. No ale mam nadzieję, że podobają wam się ujęcia z tego wyjazdu. Będzie ich jeszcze więcej, także zostańcie ze mną. Zatrzymałem się właśnie przy takim pierwszym punkcie widokowym przy Monument Valley i powiem wam, że to robi naprawdę wrażenie. Te góry są przeogromne, zobaczcie sobie. Cały ten obszar jest po prostu masywny. Tam ludzie mieszkają przy tych górach. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, na jakim odosobnieniu tutaj ludzie żyją. Nie wiem, czy widzicie, tam za mną jest jakiś domek. Tam widzę w oddali jeszcze parę domów, ale powiem wam, że te plemiona właśnie indiańskie tutaj, ja nie wiem jak oni tutaj żyją, serio. Do najbliższego miasta jest jakieś, nie wiem, ze 3 godziny, może 3,5 godziny, a tutaj normalnie ludzie żyją w takich, na takich ogromnych posiadłościach przy tych górach. Zobaczcie,
zobaczenie Monument Valley było też właśnie na takiej mojej bucket list rzeczy właśnie do zrobienia i cieszę się, że w tym roku, pomimo jakichś tam planów, które miałem i one nie wypaliły z podróżowaniem właśnie za granicą Stanów, to fajnie, że ten wyjazd się ułożył i że udało mi się to zobaczyć, bo powiem Wam szczerze, chciałem tutaj przyjechać już wiele, wiele lat temu i naprawdę fajnie. Fajne uczucie, kiedy w końcu się na przykład zobaczy takie miejsce, które się chciało zobaczyć od, nie wiem, no ja byłem jeszcze dzieckiem, pamiętam, miałem kilkanaście lat i widziałem to chyba na Discovery Channel albo gdzieś i mówię, kurde, ale bym to kiedyś zobaczył. To mam cały czas uśmiech na twarzy. Naprawdę, to robi niesamowite wrażenie. Udało mi się trochę polatać dronem, ale powiem Wam, że wieje bardzo na zewnątrz i kończą mi się baterie, a nie mam ich za bardzo gdzie naładować, więc będę na razie je oszczędzał, bo jeszcze mam parę miejsc do odwiedzenia na tym tripie. Zobaczcie, jaki to jest przepiękny widok tutaj właśnie w Monument Valley. Wszędzie macie takie te góry z płaskimi szczytami. Tutaj jest jedna taka dziwna po środku. Tak jak widzicie, moi drodzy, widoki wszędzie dookoła mnie, z każdej strony. Ta trasa jest naprawdę niesamowita. Co chwilę się zatrzymuję, żeby zrobić jakąś fotę, albo coś nagrać, albo polatać dronem. Rozmiar tych gór i po prostu kolor, wszystko co składa się na to miejsce jest imponujące. Musicie tutaj przyjechać, to jest taki must do, jeżeli przylatujecie do Stanów. Monument Valley, Grand Canyon i kilka innych właśnie miejsc tutaj w Arizonie. To są rzeczy takie do zobaczenia, które musicie po prostu odwiedzić, bo tego się nie da opisać. Dopóki tego nie zobaczycie, to nie zrozumiecie. Dobra, moi drodzy, to jest ostatni punkt widokowy właśnie na Monument Valley. Poznajecie pewnie tą drogę, bo wszyscy tutaj sobie robią zdjęcia. Świetne widoki, genialna trasa. Powiem Wam, że naprawdę to miejsce robi niesamowite wrażenie. Ja teraz będę zmierzał na kolejną miejscówkę. Po drodze złapię jakiś lunch, podładuję baterię, mam nadzieję, do drona. Zobaczymy, czy mi się to uda. No i lecę jeszcze na jedną miejscówkę. Nie powiem Wam na razie jeszcze gdzie, bo nie jestem pewien, czy mi się uda tam wjechać dzisiaj, bo byłem na przykład rano na kanionie Antylopy, no i tam się niestety nie dało wjechać i zobaczymy, jak to będzie w następnym punkcie. Jeżeli mi się uda, no to super, bo to jest naprawdę świetne miejsce, no ale to za chwilę zobaczycie. Czyjeś owce pasą się zaraz przy drodze. Zobaczcie, ta nawet wyszła na drogę. Ale jaja. Trzeba uważać, naprawdę. Owce, konie, antylopy i tym podobne rzeczy. To wszystko właśnie tutaj może Wam wyjść na drogę w każdym momencie. Właśnie do Wielkiego Kanionu i dlatego ten krajobraz zaczął tak całkowicie inaczej wyglądać.
ale chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. W Arizonie teraz mają obowiązek noszenia maski na dworze. Na dworze jest ze 44 do 46 stopni w tym momencie. Jak wysiadłem na stacji i miałem maskę na twarzy, to myślałem, że się uduszę. Nie polecam robić takiego tripa ani w czerwcu, ani w lipcu, ani w sierpniu. Jest tak gorąco, że wy sobie tego po prostu nie wyobrażacie. Nawet z włączoną klimatyzacją w samochodzie ze mnie się po prostu leje. Samochód jest tak nagrzany. Nie wyobrażam sobie właśnie dlatego żyć w Arizonie. Taki mały complaint. Jeżeli będziecie jeździli tutaj właśnie dookoła Grand Canyonu, to upewnijcie się, że macie ze sobą dużo wody. Kupcie zgrzewkę albo dwie, wrzućcie to do bagażnika i miejcie to zawsze przy sobie. Sorry za ogólny bałagan w bagażniku, ale chciałem wam właśnie pokazać, co możecie sobie jeszcze zrobić na takim wyjeździe. To kupić taką lodóweczkę styropianową, wypełnić ją lodem, wsadzić sobie swoje drinki, wody i co tam tak naprawdę chcecie i będziecie mieli wszystko zimne. Także to jest genialna sprawa i to kosztuje grosze. Lodówka 4 dolary, lód 1,50 dolara. Zbliżam się do jakiejś chmury deszczowej. Trochę mnie to cieszy, bo może się trochę schłodzi w tym samochodzie. Powiem wam szczerze, fajnie się jeździ tym Jeepem, jest miejsce, żeby w nim spać, ale ta cała kabina tak się nagrzewa, że tutaj jest jak po prostu w saunie, nawet z włączoną klimatyzacją. To jest korek, żeby wjechać właśnie na Grand Canyon, na takie parę punktów widokowych. Tutaj się płaci, nawet nie wiem ile jeszcze, zaraz się dowiemy. Za samochód 35 dolarów, za motocykl 30, rower albo pieszo 20 i jeszcze można sobie kupić agency pass na jeden rok za 80 dolarów. Czyli 35 dolcy za jeden samochód. No i dobra, wiecie co się okazało? Nie musiałem zapłacić za wjazd od razu przy wjeździe, tylko dali mi taką mapkę, tu jest kod, który trzeba zeskanować. Jak zeskanujecie sobie ten kod, to wtedy dopiero płacicie za wjazd do całego parku. Także spoko. Raczej ufają ludziom, że ludzie zapłacą, a nie będą kręcić wałków. Także zapłacę jak tylko złapię zasięg, bo tutaj niestety nie mam, ale coś wam pokażę, bo to na pewno zrobi na was wrażenie. Zobaczcie. Cyk. Ale to jest ogromne. Wiecie, to jest tylko tak naprawdę jeden z punktów widokowych tutaj przy Grand Canyonie, bo w tamtą stronę, jeżeli pojedziecie 30 mil, to macie cały czas punkty widokowe przy drodze, wieżę, która niestety jest zamknięta, ale dobrze, że chociaż cały park jest otwarty. Skoro tutaj można normalnie zostawać na noc, to ja sobie znajdę miejscówkę, gdzie mogę zaparkować samochodem jak najbliżej tego kanionu i śpię tutaj. Bo jutro mam dosłownie 2,5 godziny do następnego punktu, więc to będzie idealne rozwiązanie, żeby spędzić tutaj noc. Tutaj trochę ludzi jest przy tym drugim punkcie, który nazywa się Kaczka na Kamieniu. No i zobaczcie, to jest właśnie kaczka. Tutaj kiedyś był dziób, a tutaj całe ciało kaczki.
tylko że ten dziób odpadł i leży teraz tutaj. I zaraz wam pokażę. Tam jest właśnie ten kamień w kształcie kaczki. Zbliżę to może, to będziecie widzieli wtedy na obrazie z GoPro. Jeżeli ktoś wam kiedyś mówił, że Grand Canyon robi niesamowite wrażenie, to ta osoba miała 100% racji. To miejsce jest tak masywne. Kurde, powiem wam, że cieszę się, że zrobiłem sobie taki wyjazd, bo widoki, kurczę, no to jest nie do opisania, to trzeba zobaczyć po prostu. Hop, żebym tylko nie spadł. Pewnie zepsuję każdemu zdjęcie, bo tam stoi pełno ludzi, robi zdjęcie tego kamienia, a ja im po prostu wejdę w zdjęcie teraz. No nie, wszyscy się zawinęli, także spoko. Stoi sobie taki kamień. Kaczko kamień. Tutaj tak w ogóle spotkałem grupę Polaków podróżujących po Arizonie i Utah. No ale dobra, ja uciekam w następny punkt, bo zbliża się zachód słońca, a jeszcze chciałbym jakieś jedzenie złapać, może tutaj w parku, żeby nie musiał wyjeżdżać i wjeżdżać jeszcze raz. Także widzimy się na następnym punkcie. Tutaj na tym głównym punkcie to już jest niezła masówka. Widzicie właśnie, ile jest ludzi. Tam sobie siedzi taki masywny sęp. Rozłożył skrzydła. Teraz kurde, muszę wrócić, a tu takie dziury są. Muszę przeskakiwać. Najgorsza to jest teraz ta dziura, bo ja nie mam pojęcia, jak ja tutaj przeskoczę po prostu. A spaść tam na dół to nie byłoby za ciekawo. Tu macie pełno map z różnymi opisami. Można sobie w wolnym czasie właśnie przyjść, poczytać. Zobaczcie, tutaj macie hike do takiego punktu, prawie 2000 stóp wysokości. I macie fajnie podane, ile trzeba zabrać jedzenia, ile godzin wam to zajmie. Kolejna misja, dojść tam na tamten punkt i nie spaść po drodze. No i jestem, jeszcze tylko muszę tam dojść. Będzie elegancko. Zobaczcie, jaki tutaj rośnie dziwny kaktus, kwiatek. No i dobra, moi drodzy, to jest Grand Canyon. Ja zostaję tutaj na noc, zjem coś jeszcze, ogarnę sobie samochód i będę szedł spać, bo rano muszę wstać, żeby dojechać w następne miejsce. Będę miał jakieś 2, może 3 godziny drogi,
ale gdzie jadę, no to już zobaczycie w następnym odcinku. Także myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować mój kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!